Nadciśnienie przewlekłe to 1. Nadciśnienie 140/90 mm lub większe stwierdzone przed ciążą lub w ciąży przed ukończeniem 20 tygodnia, nie związane z ciążową chorobą trofoblastyczną lub 2. Nadciśnienie rozpoznane po 20 tygodniu ciąży i utrzymujące się po porodzie 12 tygodni. Nadciśnienie przewlekłe dotyczy około 1% kobiet w ciąży. W większości przypadku, około 95%. Jest to nadciśnienie pierwotne, samoistne. W pozostałych przypadkach związane jest najczęściej z chorobami nerek, naczyń lub zaburzeniami endokrynologicznymi. U około 25% kobiet z nadciśnieniem przewlekłym rozwinie się nałożony stan przedrzucawkowy. Z nadciśnieniem przewlekłym, nawet w przypadku braku nałożonego stanu przedrzucawkowego, łączy się zwiększona umieralność okołoporodowa, płodów i noworodków, dlatego kobiety te wymagają specjalnej opieki położniczej. Kobiety z nadciśnieniem tętniczym leczone inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami receptora angiotensyny 2 powinny zaprzestać stosowania tych leków przed ciążą lub zaraz po rozpoznaniu ciąży, gdyż leki te zwiększają ryzyko wad wrodzonych, ograniczonego wzrostu wewnątrzmacicznego, hipoglikemii, choroby nerek oraz porodu przedwczesnego. Podobne niekorzystne działanie może wykazywać chlorotiazyd, lek moczopędny, stosowany w terapii nadciśnienia. Pozostałe leki, stosowane u kobiet w ciąży w leczeniu nadciśnienia, w tym metyldopa, beta-blokery, NP-labetolol, atenolol, blokery kanałów wapniowych, np. nifedipina, oraz leki rozszerzające bezpośrednio mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, hydralazyna, są bezpieczne dla rozwijającego się płodu. Opieka w czasie ciąży, według wytycznych NICE 20104, celem leczenia jest utrzymywanie ciśnienia krwi poniżej wartości 150/100 mg Hg, ale nadmierne obniżenie ciśnienia krwi może mieć niekorzystne następstwa dla rozwoju płodu. U kobiet z nadciśnieniem przewlekłym wtórnym, na przykład związanym z chorobami nerek, ciśnienie tętnicze należy utrzymywać poniżej 140/90 mm Hg. Kobiety te powinny pozostawać pod opieką zespołu specjalistów składającego się z położnika, nefrologa, endokrynologa, reumatologa etc. Leczenie zapobiega wystąpieniu ciężkiej postaci nadciśnienia, powikłań naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego u matki, nie zapobiega natomiast rozwinięciu się stanu przedrzucawkowego, białkomoczu. Wyniki badań dotyczące skuteczności leków przeciwnadciśnieniowych u kobiet w ciąży nie wskazują jednoznacznie na przewagę jednego z nich. Rekomenduje się stosowanie u kobiet w ciąży metylodopy lub nifedipiny -8, ale skutecznie i bezpiecznie można stosować inne leki za wyjątkiem wymienionych już inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz antagonistów receptora angiotensyny 2. W celu zapobiegania wystąpienia stanu przedrzucawkowego u kobiet z nadciśnieniem przewlekłym zaleca się stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 75 mg dziennie od 12 tygodnia ciąży do porodu. Kobietom w ciąży z nadciśnieniem przewlekłym zaleca się ograniczenie spożycia soli kuchennej, ponieważ postępowanie to zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi. Dostępne dane nie wskazują na konieczność ograniczenia aktywności fizycznej, a zwłaszcza leczenia spoczynkiem w warunkach szpitalnych w przypadkach nadciśnienia stopnia umiarkowanego. Długie przebywanie w łóżku, unieruchomienie, zwiększa ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Natomiast ograniczenie aktywności fizycznej i leczenie szpitalne jest wskazane w przypadkach nadciśnienia ciężkiego. Częstość wizyt kontrolnych wynika ze stanu zdrowia ciężarnej, ale zawsze jest większa niż w ciąży prawidłowej. Oprócz kontroli ciśnienia krwi i wykonania badań kontrolnych w kierunku białkomoczu,
Stan przedrzucawkowy, lekarz nadzoruje rozwój płodu, zwykle za pomocą badania ultrasonograficznego, gdyż u kobiet tych istnieje zwiększone ryzyko wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu, intrauterine growth restriction, IUGR. Przydatność badania kardiotokograficznego w monitorowaniu stanu płodu u kobiet z nadciśnieniem przewlekłym nie została potwierdzona. Zaleca się więc jego wykonanie w przypadku istnienia konkretnych wskazań klinicznych. Poród u kobiet, u których wartości ciśnienia krwi są mniejsze niż 160/100 mmHg, nie ma wskazań do wcześniejszego rozwiązania ciąży, przed 37 tygodniem. Termin późniejszego rozwiązania zależy od dobrostanu płodu. W jednym z ostatnich badań, w którym zaanalizowano ponad 170 tysięcy porodów u kobiet z nadciśnieniem przewlekłym, stwierdzono, że optymalnym ryzyko niekorzystnych następstw dla płodów AWS ryzyko niekorzystnych następstw dla noworodka, czasem rozwiązania ciąży u tych kobiet jest 38 i 39 tydzień ciąży. 6. Interesujący jest fakt, że ryzyko umieralności okołoporodowej jest, w porównaniu z kobietami zdrowymi, zdecydowanie większe u płodów i noworodków płci męskiej. 7. Natomiast wcześniejsze rozwiązanie jest wskazane w chorych z ciężkich nadciśnieniem opornym na działanie terapeutyczne, zwykle po przeprowadzeniu leczenia kortykosteroidami w celu przyspieszenia dojrzewania płuc płodu. Opieka porodowa i laktacja po porodzie. Zaleca się codzienne monitorowanie ciśnienia tętniczego przez 2 dni, potem co najmniej raz pomiędzy 3 do 5 dniem oraz w przypadku zmiany leku przeciwnadciśnieniowego. Należy utrzymywać ciśnienia krwi poniżej 140/90 mmHg. Jeżeli w czasie ciąży stosowano metylodopę, należy ją odstawić w ciągu 2 dni po porodzie i zastąpić lekiem stosowanym przed zajściem w ciążę. Kobiety karmiące piersią mogą bezpiecznie stosować labetolol, nifedipinę, enalapril, captopril, atenolol i metoprolol,